proszę nam powiedzieć, jaka nas czeka pogoda w ten najbliższy weekend. Mijający tydzień rozpieszczał nas dość ciepłą i na ogół słoneczną aurą. Wczoraj temperatura maksymalna w klatce meteorologicznej w naszej stacji osiągnęła 14,5 stopnia Celsjusza. Był to najcieplejszy dzień tego miesiąca. Dzisiaj 1 marca, początek wiosny meteorologicznej. Może przypomnę, że pory roku meteorologiczne zostały wprowadzone dla potrzeb właśnie meteorologów, klimatologów do obliczeń statystycznych, tak żeby zawsze brać pod uwagę ten sam okres. I za miesiące wiosenne uważa się marzec, kwiecień i maj. Zatem zima pożegnała nas ciepło, a wiosna przywita nas chłodem, wiatrem, deszczem i spadkiem temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza. Dzisiaj na ogół pochmurno, po południu możliwe przelotne opady deszczu. W nocy natomiast możliwe przejaśnienia i dlatego temperatura spadnie nawet do kilku stopni poniżej zera. Jutro w sobotę również pochmurno, temperatury maksymalne 3-4 stopnie Celsjusza. Ciśnienie będzie dosyć wysokie, 1015-1018 nawet hektopaskali. Wiatr umiarkowany, no i raczej jutro nie powinno padać. Natomiast w niedzielę będzie o kilka stopni więcej, maksymalna temperatura do 7-8, może 9 stopni Celsjusza, ale ciśnienie zacznie spadać, to wzmoży prędkość wiatru i temperatura odczuwalna może być nawet o kilka stopni niższa. W niedzielne popołudnie i wieczór prognozowane są opady deszczu. A od poniedziałku znowu poprawa pogody i powrót wiosny.